Witam serdecznie. Dzisiaj mam do zaprezentowania bardzo ładny egzemplarz Volkswagena Passata w wersji Comfort Line z 2010 roku z silnikiem 1.4 o mocy 122 konie. Comfort Line z tamtego okresu właśnie tak wyglądały. Bardzo ładnie wystylizowana sylwetka, do tego chromowe obramowania, aluminiowe felgi i jak to na Comfort Line'a przystało, auto ma fajną roletkę z jednej i z drugiej strony, także chroni nas przed światłem. Z tyłu miła niespodzianka, bo koło zapasowe, oczywiście dywany gumowe na zimę jak znalazł. A tutaj jeszcze raz powtórzę, koło zapasowe z lawarkiem i całym inwentarzem potrzebnym do nie nadarzającej się, mam nadzieję, kontroli drogowej, plus oczywiście trójkąt ostrzegawczy. Teraz TSI, wdzięczna, ładna nazwa, moment, czujniki cofania, a z tyłu wejdźmy sobie okiem kamery, przybliżmy na te fantastyczne, jakże komfortowe fotele, które właśnie dostępne w tamtym okresie były w Comfortline'ach, a nie w Highline'ach, choć Highline był wyższą wersją, ale fotele były z Alcantarą i nie były na pewno tak duże, szerokie, komfortowe jak w tych egzemplarzach z tamtego okresu. Środek jest równie czytelny, przejrzysty, przyjemny w odczuciu, jak to na Volkswagena przystało, czysty i schematyczny. Sterowanie multifunkcyjną kierownicą jest przyjemne. Mamy wewnętrzną możliwość sterowania wszystkimi funkcjami, jeżeli chodzi o tutaj dostęp, łącznie ze zmianą języka, regulacją świateł. W zasadzie wszystkie tutaj potrzebne nam rzeczy są. Oczywiście prędkość, zasięg, łącznie z temperaturą oleju. Tutaj są systemy dotyczące stacji radiowej, vehicle status, czyli oczywiście musimy dotankować, bo w tej chwili tak dużo paliwa nam już tutaj nie zostało. Na 60 km zasięg też nam ładnie tutaj ten komputer pokazuje. Po lewej stronie mamy do czynienia tutaj z systemem głośnomówiącym, a tutaj poniżej tempomat, także jak na tamten okres auto jest naprawdę fajnie wyposażone z ręcznym hamulcem nożnym i oczywiście z pełną elektryką szyb, jak i również lusterek plus grzane lusterka zewnętrzne. Środek głębszy, czyli główny kokpit, obejmuje ładnie rozbudowaną dwustrefową klimatyzację, także tutaj możemy sobie w ten sposób regulować. Także tutaj mamy podwójnie jakby zapisywane te odczyty regulacji. Do tego ładnie sformułowane radio z mediami, z telefonem. Więc wszystkie tutaj potrzebne rzeczy do jazdy są. Do tego z fajnych, ciekawych rzeczy to bym powiedział, że oczywiście poza czujnikami cofania, bo tak to właśnie wygląda. Także mamy tutaj czujniki cofania z jednej i z drugiej strony. I oczywiście możemy przejść teraz może płynnie okiem kamery do tyłu, bo do tego jeszcze tutaj dochodzi fajna rzecz, jaką jest tylna roleta. Także promienie słoneczne nie będą nas oślepiać, jeżeli będziemy jechać w przeciwnym kierunku jak z zachodowi słońca. I do tego, co jeszcze istotne, ostatni serwis był wykonany w naszym serwisie Papis. Auto było regularnie serwisowane, a ostatni serwis zrobiliśmy u nas i oczywiście wymieniliśmy olej na Shella 5W30, także wraz ze wszystkimi potrzebnymi filtrami, łącznie z kabinowym. Także auto na bieżąco serwisowane, godne polecenia, w bardzo ładnym stanie technicznym, z multifunkcyjną kierownicą, wygodne fotele, Comfort Line. Serdecznie polecam ten egzemplarz. Tutaj właśnie jeszcze z taką fajną rzeczą jak schowki. Do tego ładnie otwierające się tutaj wszystkie potrzebne rzeczy. I oczywiście sowek na kubeczki też jest. Także plus to, plus świetny podłokietnik ze schowkiem, z wejściem na AUX-a. Myślę, że
Auto naprawdę jest fajne, komfortowe i bardzo praktyczne. Także serdecznie zapraszam. Zapraszam jak zawsze na naszą stronę papis.pl, gdzie znajdziecie opis tego auta. I do następnego YouTube'a. Do następnego. Na razie. Hej!